Piotruś, co? Co to jest? Dziura. A po co ta dziura jest? Piotruś robi dziury w szklarni. Dziadek wpadnie i się utopi. No, będzie płakał, czekał, aż przyjedzie Piotruś i go z dołka wyciągnie. Teraz Piotruś zaproponował przekopanie się do Chin albo do Nowego Jorku. Jeszcze nie wiemy, gdzie zdecydujemy w połowie drogi. Już? Dobra, to ja kupię to. Dziadek, masz 50 kg. Powiedz mi, Piotruś, co wykopałeś w tym swoim dołku? Od kury kość. Tak głęboko była? Głęboko. Tak głęboko? No. Jak, co jeszcze znalazłeś? Pokaż, tacie, co jeszcze znalazłeś w tym? Coś tam? Siebie znalazłeś? Szkło. Ojej. Jak ona się tu znalazła w ogóle, ta kość? Chyba była tam tu kula, sąsiedzi tu mieszkał, umarła kula. No chyba tak. Umarła. I co? I inny pan chyba zrobił taki dziur, połazył i Zakopał i nagle razem umarł i tutaj my wprowadzili liście. Aha. Chyba. Tak to się dobrze. Nie wymierzały? A tu dużo? Kopierka. Oj, Piotrek, coś znalazłem, zobacz. Coś jest. O, ja cię nie chcę. Skar! Pieniądz! Pokaż, z którego roku jest? On jest stary. Utoki. Z Chin. Polska! Ożarek jest. Z którego roku? Pokaż. Z 1991 ma 25 lat. 25 lat leżał. Zamiast pokazać mi to babci i... Piotruś liczy na większą gotówkę znalezioną w dziurze. Czym głębiej, tym lepiej. Dziadek ci musi pomóż kopać. No, ale... no to wiesz, ta łowa teraz. Albo taka. Ja mówię... Obrączkę znalazłem, a ona mówiła... Czarne auto jedzie! Ciocia Renata. A babcia mówiła, głupie obrączkę znalazłem.